Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy... Nie ma tu nic ciekawego. Tak, myślałam, że będziemy mieli... Tu jest coś napisane o alchemii, ale jednak nie. Jesteśmy koło Vibalda. Jest to gość, o którym nam kiedyś mówił jeden z myśliwych. Z klanu Wilka. Nie należysz do żadnego z klanów, ale orkiem też nie jesteś. Spryciarz z ciebie. Tak, niestety nie każdy to tak widzi. Inaczej z całą pewnością bym tutaj nie mieszkał. Czemu tu mieszkasz? Wygnała mnie ta banda ignorantów. Należałem do klanu Wilka i prowadziłem badania. Co się stało? Wysadziłem w powietrze chatę. Grim stwierdził, że stanowię zagrożenie dla klanu. Właśnie dlatego teraz tu mieszkam. Co badasz? Jestem alchemikiem. Badam ogień i wszystko inne, co robi bum. Bum? Wszystkiego rodzaju materiały wybuchowe. Szukam dla nich nowych zastosowań. Do czego używasz materiałów wybuchowych? Na przykład do robienia specjalnych wybuchowych strzał. Brzmi nieźle. Kontynuuj. To naprawdę bardzo proste. Strzelasz, a strzała eksploduje po trafieniu w cel. Bez żadnych denerwujących lądów. Strzał, trafienie, eksplozja, trup. Bardzo proste. To genialne. Chcę kupić kilka wybuchowych strzał. Poznałeś się więc na genialności tego wynalazku. Gdyby ludzie wcześniej mnie posłuchali, nie mielibyśmy teraz takich problemów z orkami. Nie musielibyśmy... Strzały. Sprzedasz mi je? A tak, oczywiście. Mam też inne towary. Rzucisz okiem? Naucz mnie czegoś o alchemii. No i on właśnie uczy tych wybuchowych strzał. Pokaż mi swoje towary. No ale my w to nie będziemy inwestować, ma też wybuchowe strzały i ma też przepis na wybuchowe strzały. No ale to by było tyle, na tyle, jeżeli chodzi o właśnie Vibalda. No cóż, jakby... no tak. Przejdziemy się tutaj. Ojeju. No po drugiej stronie byłam. Tutaj żeśmy weszli, tu można wejść właśnie na jakąś górę. Tam na dole nie byłam. O, cześć. Nie zauważyłam cię. No to fajnie widzieć, nie? Ja w ogóle wchodzę jak do siebie. O, cześć. Do widzenia. Co my tu mamy? Jest stado goblinów, są jakieś nosorożce. Okej. Szablozęby. Czy mnie się wydaje, czy ja to miejsce kojarzę skądś? Nie wiem. Ale widzę, że tutaj jest dużo wszystkiego. Nosorożce, bizony. Na co jeszcze trafimy? Klan ognia. Klan młota. Okej, tu coś jeszcze żyje. Kolejne nosorożce. Ja nie wiem, ja tu zrobię wszystkim siekę. W ogóle, kurde, byliśmy przy Viva... Aha, no nie, no dobra. Okej, nieważne. Bo pomyślałam sobie, że mamy do rozdysponowania punkty nauki w życie. W inne raczej rzeczy nie ma co dawać, typu w, na przykład wytrzymałość, bo szczerze, nie potrzebujemy tego. No ale dałybyście mi już spokój. Znaczy, ja wiem, że to ja wam rozpieprzam rodzinę, ale...
Dajcie już spokój. Pogódźcie się z porażką. Okej, rośliny. O! Dzień dobry. Ogrze zaraz spadnie mi w czeluść. Wszedł w ścianę. A, ja już wiem, gdzie jestem. Tylko ten ogr się teraz zepsuł. Chodź tu, debilu. Nie wiedziałam, że tutaj ogra znajdę. Dobra, no może być. Nie pogardzę. Niech będzie. Ta, to jest to miejsce, co myślałam. Tutaj będzie zaraz niedaleko klan ten. Ognia. Tylko tak trochę od innej strony. O kurde, ja już tu dotarłam do grobowca. No. Nawet tego nie planowałam, wiecie? Aha, ja jestem głupia, bo ja tak mówię, co mi tak tu skwierczy, jakieś dziwne dźwięki wydaje. Ja już wiem co. To tam na górze, bo my jesteśmy przy grobowcu. Ale zanim grobowiec, to jeszcze tu się rozejrzymy. Tak, no tamtędy można przejść, tam też można przejść. Przecież ja tu oblazłam. Tam jest obozowisko orków na dole. Słychać ich. Tu była jakaś dziwna łuna. O. Trolla to bym się nie spodziewała w tym miejscu. O matko, ja naprawdę po prostu wyczyny robię w tej grze. Ale powiem wam, że tak luźno po Nordmarze, to ja jeszcze nie spacerowałam nigdy w swoim życiu. I powiem wam, że zbieram tego, no... Jak to się mówi? Jakieś protipy z tego mam. Bo okazuje się, że jak kiedyś nie potrafiłam gdzieś dotrzeć, to to wcale takie trudne nie jest. O, dzień dobry. Bo tu się wszystko ze sobą ładnie, pięknie łączy. I tutaj po prostu, żeby gdzieś zajść, to wcale nie trzeba się jakoś bardzo starać. Tak szczerze. Tu podejdziemy, bo widziałam właśnie jeszcze szablo zęby. Albo jednego. Dobra, to przynajmniej... Okej. Ha. No przecież my tu wszędzie chodzimy po prostu po tych samych terenach, a ja jak kretynka w ogóle się zastanawiałam przez jakiś czas, gdzie ja jestem, no. Jestem w bardzo znanym miejscu i nawet się nie nastawiałam na ten grobowiec dzisiaj. No ale już tu jesteśmy w okolicy, to już to zróbmy. Ten konkretny grobowiec. Ja wam powiem, że naprawdę... Tu nie będzie fajnie. Będą orkowie. Szkielety i demon. Jeszcze może zanim tam pójdziemy bezpośrednio, to się tutaj niżej przejdę.
Może tutaj coś jeszcze jest. Dobra, zrobimy tak. Dobra. Spoko. No tu warto przejść. Teraz się okaże, że będziemy w okolicy tego rozpruwacza, a ja nawet nie będę tego kojarzyć. Tylko wiecie, od innej strony, nie? Wiecie, że to jest bardzo możliwe nawet? O, tu jest żyła rudy, to dobrze, że trafiłam na coś takiego. To się przyda. One się zbugowały, moment. Ja przepraszam, ale wy nie róbcie takich rzeczy. Ej, tam jest ork. A z jakiej racji tu są orkowie w tym miejscu? Ja nowe rzeczy odkrywam, naprawdę. Wiecie co, trochę szkoda, że w całym uniwersum, jakie tutaj twórcy zrobili, nikt nie zrobił właśnie takiego, wiecie, zdradliwego obozu, na przykład orków, nie? O kurde. Ten jak wstał nagle szybko. Zdążę? Aha, bo wy obserwujecie tutaj klan. A to ciekawe. I nawet mieli szamana, do cholery jasnej. To już naprawdę nie są przelewki. No, i to jak? Tu mieli obserwatorium życia. Kurde, muszę chyba znowu iść zamknąć okno, bo wcześniej jak nagrywamy dla was film, to właśnie ktoś tutaj coś robił, tak żeby było słychać takie dudnienie młotkiem. No. I ja to wtedy, wiecie, wyłączyłam, nie? W sensie, Boże, wyłączyłam dudnienie. Tak, wiecie co, zrobiłam tak jak w Gothicu 2, że po prostu poszłam do typka i powiedziałam, wiesz co, przestań bić, bo cię zabiję. Nie no, po prostu okno zamkłam i teraz chyba muszę zrobić podobnie. Dobra, bo ten ma high grando. Za łatwo byś miał w życiu, wilczku. Nie ze mną takie numery. O, proszę bardzo, gobliniarskie. Macie szamana? Macie. Jakbyście mieli nie mieć. Tamten sobie eskapadę gdzieś zrobił, rozumiem. Tam. Miałam powiedzieć, że to co jest, ale przecież tutaj zaraz będziemy też szli. Zresztą tam byłam. Jest was więcej. Te... Pff. Dzięki. W tych krzakach, jakbym była... Kurde, no nie ma tu nic, poważnie. Kto te krzaczyska robił? Golema słyszę, zaraz dostanę w ryj. Dobra. Tu się przespacerowałam, tam niżej byłam. Co mnie atakuje? Jednak żyjesz.
Nie, dobra, wiesz co? Po prostu shut up. Nie, po prostu bez komentarza. A ta ścieżka, gdzie mnie zaprowadzi? Ja nie wiem, gdzie ja chodzę w ogóle, Boże, kochany. Gdzie co postrzelamy sobie, bo tam są aż dwa golemy. Ja nie chcę podchodzić. Serio, nie zdążyłam. Nie, dobra, w sumie tamten. Bo czas jest policzony, moim zdaniem. Dokładnie. O. No tu będzie już trochę mniej bezpiecznie, dlatego bym tutaj zrobiła zapis. Zginę zaraz. Dobra, jednak nie zginę, bo tamten postanowił schować kulkę lodu. Wiecie co? Tutaj może być miejsce, gdzie są pełzacze, bo pamiętam, że kiedyś poszłam do takiej dolinki. Ojej. Gdzie jak się weszło, to pełzacze nagle były. No i tam jest ruda. Cię opłaciło, ale mówię wam, to jest strzeżone na 1000%. Jak nie to, to wyżej. Tam nie bez powodu da się wejść. Dobra, mamy już chyba wystarczającą ilość rudy dla Pedara. Tak jest, jak najbardziej. Ej, ale jaja, to nie tu. Dobra, czy jednak mi się pogićkało? Ale poważnie, było kiedyś takie miejsce. Dobra, spadówę robimy. Zanim jednak pójdziemy w stronę grobowca, to jeszcze się przejdziemy tutaj. Jest cieniostwór. I co ciekawe, jeszcze wyżej da się wejść. Dobra, bo ty mnie już denerwujesz, wiesz, stary? Zresztą no, mówiłam, że będzie grobowiec na odcinek, więc tamtym się na spokojnie wyrobimy. Nie ma co siać paniki. To też jest ruda. Seriously? Ty, tu jest jakaś jaskinia normalnie. To ile mnie w tej grze ominęło przez tyle lat, to jest kosmos. Chyba pełzacze są w środku. No przez chwilę słyszałam taki dźwięk jakby kopania. Ej, tu nic nie ma. Chyba, że będzie cieniostwór, bo są ślady krwi. Tak, by the way, to jest tutaj, ta jaskinia. Jakby się ktoś z was kiedyś zastanawiał, bo ja też tutaj nigdy nie trafiłam wcześniej. Cieniostwór. Chciałam cieniostwora bić, a zabijam chrząszcza. No i dobra. Spoko może być. Tylko trochę coś ze światłem tutaj szwankowało. Czyli jak widzicie, nie jest problem znaleźć w Nordmarze rudę. Tak jak niektórzy by się właśnie zastanawiali, tak jak ja kiedyś, gdzie tutaj znaleźć potrzebną... Wiecie, wszystko, nie? Widać stąd obozowisko? Będzie widać.
O, widzicie? Tam se bansują, jak weźmiemy. Tu gdzieś tam demon jest. To jest trzeci demon w grze i chyba już ostatni. No i tu na górę jeszcze możemy wejść, a tutaj w ogóle widzę, że jest dużo rzeczy na górze. Pewnie też mnie dużo rzeczy zeżre tutaj. No właśnie pamiętałam to miejsce, wiecie? Kojarzyło mi się. Że właśnie tutaj jest ogr na przykład, nie? Dobra, przywołamy sobie go tutaj do siebie. Co ciekawe, te gobliny atakują razem z nim. Wiedziałam, że dostanę w łebsko. Nie trafiłam. Dobra, już elo. Tutaj też chyba była ruda. No i tutaj właśnie była taka jakby goblinia góra, cała praktycznie. Jest szaman. Gdzie ty tutaj ciskasz tym? Ciskaj sobie, gdzie tam chcesz. O, tu jest właśnie jeszcze jeden ogr. Tylko tu się cofniemy kawałek, bo tu się ten jeden goblin zbugował wcześniej. Tylko kurde, nie widzę znowu. Ojeju, no już, giń. Okej, idą kolejne. Idzie też ogr kolejny na mnie. Ła, dobra. Okej. Zrobił wyjazd. Wszyscy robią wyjazd non-stop. Fajnie. Widzę więcej goblinów. Jeszcze jeden ogr. No wydaje mi się, że populację ogrów w Nordmarze też wybijemy całą praktycznie. Dobra, ty już mi nie przeszkadzaj, stary. Czarny goblin tu jeszcze żyje. Właśnie, tu się da wejść z dwóch stron na tę górę. Tu jest chyba ostatni goblin tutaj, na tej części przynajmniej. Dobra, już sobie... radź sobie sam. Dobra, to co? Lecimy na górę. Tylko nie wiem, czy tu się dało z dwóch stron wejść, czy z jednej. No właśnie, tu jest żyła złota. Nie będziemy kopać. Nie potrzebuję. Już nie będę potrzebowała więcej. Dobra. Orokowy, Boże, ogrowy Morgenstern. Idziemy jeszcze na górę od drugiej strony i idziemy już do grobowca. Tu jest czarny troll. Ale spoko. Nawet czegoś pilnujesz, może starej skrzyni. Cześć kolego. Mi przykro, bo zostaniesz wyginiętym gatunkiem, tak jak wszystkie potwory w tej grze. Czyli, ja nie wiem, tylko chyba jelenie przeżyją w większej części. Stara skrzynia. Tak jak mi się wydawało. A w starej skrzyni kostur druida. To jest główna nagroda.
Słoneczne ziele może być. Jesteśmy na krańcu mapy? No niekoniecznie. Ale nie chcemy raczej spadać w dół. Spoko. Czyli co, nic więcej tu nie ma? No to wychodzi, że nie. Dobra, jak stoimy z czasem? Zdążymy z tym grobowcem? Chyba zdążymy. Najwyżej zrobimy dłuższy odcinek. Zaraz, ten na dół, nie? Tak jest. Widzicie, co by można było zrobić? Jakbym wysnajpiła stąd szamana, to byśmy w niego pierdzielnęli tym, czym trzeba. Ale może być pro... O, jest demon. Widzicie, jak sobie tam chodzi? Widać go było. Kurde, no teraz go nagle nie widać. Dobra. Mamy robotę do wykonania. Nie pamiętam, jaki tutaj był nieumarły. Berek albo... inny bardzo podobny. Okej, okay, podeszłam sobie pod grobowiec, bo tak jest najwygodniej. No naprawdę najfajniej to by było w szamana pierdzielnąć tym, ale ja go nie sięgnę stąd. Dobra, w wojownikach zachrzanimy. Szaman zaraz wyleci razem z tym demonem na mnie. Zatrzymaj się, Boga. Chodź tu. Mam cię. Bardzo dobrze, stary. Serio, nie trafiłam? No nie wstaniesz, wiesz co? Gdzie masz broń? Tu masz broń. Ur-Arash, czy to jest ten demon? Nie wiem. Dobra, aha. Jeszcze raz. Walimy jeszcze raz. I zapisujemy. Szaman jeszcze nie przyszedł, to jest bardzo dziwne. O, biegnie właśnie do mnie. Dobra, nie ma czasu. A to był szaman. Ajajaj, jakbym wiedziała, to bym od razu go tylko, wiecie... Dobra, robimy odwrót trochę. Byleby ten demon mi nie przyszedł wpierdzielić od razu, nie? Tak, nie przyjdzie ci. Byś chciała, żeby nie przyszedł. Kurde, nie przygotowałam się, powiem szczerze wam, tutaj na tą wyprawę. Nie miałam w planach. Po prostu tutaj być. O Jezu! Jak ja po prostu powietrze zaczęłam wdychać, to jest hit. Zatrzymaj się, Mora. Aha, bo ty taki jesteś... Nareszcie, mam cię! Demon mi gdzieś zginął. Nie podoba mi się to bardzo. No kurde, no weź go walnij już. Gdzie jest demon? Gdzie to paskudztwo spadło? Tu jesteś. Bug-Arash. Okej, okay, tak, dobra, super. Już jest mój.
Jeszcze damy radę? Nie dam rady, tak. Czego? Nie, bo on mi tam spadnie. Ja nie mogę pozwolić, żeby on mi tam spadł, nie? Kurde, przestań się odsuwać, paskudo jedna. On to robi specjalnie. A nie, z ciebie nic nie ma wielkiego, okej. No, mamy trupa, który ma kamień przodków Bereka, tak jest, Berek. No i to jest jeden z łowców smoków, już wiemy co się z nim stało. Boże, łowców smoków, co ja powiedziałam, łowców orków. No po prostu dostał w papu. Dobra. Wszystko chyba zrozumiałe, nie? Okej, okay. I tutaj jeszcze mamy orków też. I co? I ten jest chyba przeszukany, tak jest. To co? Wchodzimy do grobowca. Miejmy nadzieję, że uda nam się ładnie wszystko zrobić. Mamy kamień przodków, to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Dzień dobry. Tu możliwe, że jest stara skrzynia. Raczej na pewno nie ciężka. W ogóle to możemy iść po expo do tego, do Kerta. Tego przywódcy z klanu ognia. Bo... Chodź tu. Bo co? No bo... Możemy mu powiedzieć, że mamy moc konkretnej osoby już zdobytą. Co ciekawe, tutaj już jest przywódca w tej pierwszej komorze. Nie pamiętam, czy to była druga komora, czy nie było w ogóle. Bo są też takie właśnie mniejsze te grobowce. Niektóre są takie bardzo duże. Jest jeden chyba grobowiec Akaszy. Albo Snora. Że można... Wiecie co? Można znaleźć skrzynię tak jakby w drugiej komnacie, a w pierwszej można ogarnąć zadanie z przodkami, nie? Oła. No mnie tak... No, możecie mnie przestać dźgać? Dobra, wyciągnęły broń, więc jest prościej teraz. Zaraz już będziemy mieli po grobowcu praktycznie. Dobra, przyszły szkielety w sumie praktycznie... Wiecie, jak na przykład są takie grobowce, że trzeba walczyć z orkami, to właśnie na przykład one są mniejsze i jest tam mniej szkieletów. Widzę, że ten Berek to na razie się nie chce bawić w Berka. O, wyszedł. Chociaż nie widzę go na razie. Chyba zrezygnował, bo mnie stracił z pola widzenia. To co? Zrobimy tak. Jest druga komora. Ma ładny topór. Siedałam za bardzo. Ojej. Dobra. No i jest Berek już na Soluwie. Ładnie się broni, aż zbyt ładnie. Ale no już niestety
Albo niestety padł. Z niego nic nie ma. No, czyli tak jak myślałam, skrzynia jest w drugiej odnodze, zapewne. Cały piedestał też jest w drugiej odnodze. To jeszcze się musimy tam przebić. Nie wiem, tam jest chyba jeszcze sporo tych szkieletów, nie? Na szczęście wyszły w takiej grupie czteroszkieletowej. Dobra. Już zrobimy taki trochę bardziej wjazd. Ale tu może ich być naprawdę garstka, bo już mi się tak zdarzało, że jak był... Wiecie... Nie no, dobra, trochę was tu jest jeszcze. To jest do zrobienia. Szczególnie jak będziemy w ruchu cały czas, to jest na luzie raczej. No chyba, że dam sobie zrobić kuku. To już nie jest tak bardzo na luzie. Ale tu już większość oberwała. O, właśnie, widzicie jak pięknie. Łucznicy pomału w ogóle rezygnują tak samo. Ej, nie, no dobra, trzeba im powiedzieć, że dobrze chronią tutaj piedestał, nie? I że jest ich tutaj całkiem dużo. Spodziewam się, że będzie mniej. Stanę zaraz w plecy. Albo i nie. No jasne. Ale na spokojnie już kończymy tak naprawdę. Zrobimy sobie takie, wiecie, F5 próbne. Żeby nagle się nie okazało, że jeszcze zginę tutaj. Widzę już piedestał. Okej, przyszedł jeszcze jeden szkielet. To są już chyba dwa ostatnie. Tak jest, już tutaj opustoszało. To co, to najpierw skrzynia. Stara, tak jak myślałam. A w niej kolejny kostur, kostur maga. Jest runiczny piedestał. Ojejku, ale najpierw rzeczy, co tutaj są, bym chciała wyjąć. Nordmarska starka, mnóstwo złota, pierścień, mnóstwo złota, mikstura przemiany. Mam jakąś stałą, mam do wytrzymałości. I to jest na razie wszystko, no i piedestał. A, coś tu można włożyć. Aleś z ciebie odkrywca? Zadziałało. Tak, i znowu mamy kamerę do naprawienia, więc zrobimy F5 i F9. No i spoko. Myślę, że wrócimy sobie do klanu ognia już w kolejnym odcinku. Tylko wyjdę sobie przed grobowiec. Wrócimy sobie na pieszo. Bo tutaj jeszcze właśnie można przejść inną stroną, a jak już tutaj jestem, to by wypadało to może sprawdzić, a nie tak po prostu się tepnąć i potem dwa razy latać. A konkretnie chodzi mi o ten most, co widzieliśmy, no nie? Tu jeszcze widzę, że broni nie zabrałam. Tak, bo tutaj jest ten most zaraz. I za tym mostem by się jeszcze wypadało rozejrzeć. O, dzień dobry. Jeszcze coś tu żyje. Żyło, bo już nie żyje. Tak, za tym mostem tam sobie potem zejdziemy na dół. Znaczy na dół, no. Tak sobie fajniej zejdziemy. Słyszę jakieś wilki.
Dobra, to zrobimy sobie zapis w tym miejscu. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film, no a w kolejnym materiale weźmiemy na warsztat kolejny grobowiec. Trzymajcie się i cześć!